Dziś w programie odsłonięcie tablicy upamiętniającej generała Hallera w Londynie. Generał o wiele więcej dał Polsce niż od niej otrzymał. Nauczyciele polonijni świętują Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele z pasją przychodzą i uczą polskie dzieci języka polskiego. Poranek z konsulem w polskiej szkole sobotniej. Każdy z uczniów miał stworzyć po 4 pytania, które będą mogli zadać panu konsulowi. Utwory Wieniawskiego podbiły serca brytyjskiej publiczności. Z londyńską dzielnicą Ealing po II wojnie światowej swe losy związało wielu Polaków. Wśród nich był generał Józef Haller, jeden z ojców polskiej niepodległości, który na Ealingu spędził ostatnie lata swego życia. Aby upamiętnić ten fakt, na murach sali Windsor Hall przy polskim kościele Najświętszej Marii Panny, matki kościoła, odsłonięto tablicę poświęconą generałowi. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Poszliśmy do burmistrza Ealingu, żeby Rada Miejska, żeby się to w jakiś sposób to włączyła. Jak on się dowiedział, że generał Haller, generał z I wojny światowej, mieszkał na Ealingu, to trzeba uczcić jego pamięć tablicą pamiątkową. Thank you for all Polish community. Dziękuję całej polskiej społeczności za zorganizowanie tych wspaniałych uroczystości i umieszczenie tablicy na murze pięknego polskiego kościoła w naszej dzielnicy. Czuję się zaszczycony, że mogę tu dzisiaj być. W imieniu Rady Dzielnicy życzę Wam, Polakom, wszystkiego najlepszego. Fundatorem jest Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa, natomiast projekt całej tablicy jest dr Magdaleny Cisło z Krakowa, z Akademii Sztuk Pięknych. Wiele zostało powiedziane na temat generała, natomiast wiemy tylko to, że on zmarł na Ealingu i to jest taki most właśnie łączący Kraków z Ealingiem, ponieważ on się urodził pod Krakowem w Jurczycach, a zmarł na Ealingu. Od 93 roku jego prochy spoczywają w Krakowie w Kościele Świętej Agnieszki. Generał Józef Haller o wiele więcej dał Polsce niż od niej otrzymał. Mam świadomość, że pewnie by się wzburzył, słysząc te słowa, ale my musimy o tym pamiętać, że stajemy wobec niego jako dłużnicy. W moim przekonaniu też zapracował na ten dług w ostatnich latach życia, tu na Ealingu, które były naznaczone często cierpieniem, samotnością i szczególnie ogromną tęsknotą za Polską. Odsłonięciu tablicy towarzyszyła prezentacja wystawy dokumentującej życie generała Hallera. Nie mogło zabraknąć również osobistych wspomnień. Jestem harcerką, dlatego oczywiście zawsze była mi to postać bliska i byłam na jego pogrzebie na Gunnersbury w cmentarzu. Generał zawsze lgnął do harcerstwa i z harcerzami ma takie ładne zdjęcie. Generał Haller był bardzo blisko związany z moimi dziadkami, był świadkiem na ich ślubie, wielokrotnie bywał w domu moich dziadków, także rzeczywiście te więzy były bardzo głębokie w naszej rodzinie i pewnie dlatego tu jesteśmy. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza uroczystość nie będzie tylko takim momentem, że dziś podniesiemy wyżej głowę, ale że będzie rzeczywiście takim miejscem, gdzie pamięć o człowieku szlachetnym, prawym, miłującym Boga, miłującym ojczyznę będzie pielęgnowana. W Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym nauczyciele, pracownicy i wolontariusze polskich szkół sobotnich świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Honorowymi gośćmi uroczystości byli mistrz polskiej mowy, profesor Jerzy Bralczyk wraz z małżonką. W języku prasłowiańskim, a początkowo nawet w polskim, mowa to był bełkot, brzęczenie, to nie było nic poważnego. Poważne to było gadanie. Człowiek, który gadał, to obcował z wyższym pierwiastkiem. Jak mówił Konrad w Wielkiej Wojnie, z tobą ja gadam, co królujesz w niebie.
Nasi dyrektorzy i nauczyciele mieli przyjemność wcześniej spotkać profesora Bralczyka na wykładzie online, który przygotowaliśmy, a dzisiaj wyjątkowo, na żywo, tym wydarzeniem chcieliśmy podkreślić rolę, jaką odgrywają nauczyciele i dyrektorzy, którzy niezmiennie od wielu lat krzewią polskość. Jak wiemy, nie jest to łatwy chleb, gdyż zajęcia odbywają się 6 dnia w tygodniu. Oprócz swojej obowiązkowej pracy nauczyciele z pasją przychodzą i uczą polskie dzieci języka polskiego. Obchody zbiegły się z jubileuszem 5-lecia istnienia Centrum Edukator, organizatora całego wydarzenia. Celem głównym edukatora jest wsparcie dla szkół różnego rodzaju, więc są to szkolenia, konferencje, spotkania z różnymi osobami. Oprócz tego, że świadczymy wsparcie parasolowe dla polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii, to przede wszystkim świadczymy serwis dla dzieci, ponieważ to nim dedykowana jest edukacja i nasza praca i dbamy o polską tożsamość. Mam syna 15-letniego, który już mi podziękował za to, że jednak w tą sobotę przez 6 lat jeździmy do szkoły. Dzięki temu uczy się tego języka polskiego i może w przyszłości, jadąc do Polski, rozmawiać bez akcentu obcego ze swoimi dziadkami, ze swoim wujkiem. Edukatorowi należy życzyć tego, by spajał polskie szkoły, by mogły się rozwijać, by mogli się rozwijać nauczyciele. Żeby nie podzielali stereotypu Polaków, że narzekają, tylko żeby się cieszyli tym, że tę ważną rolę dla rozwoju wewnętrznej integralności dzieci pełnią. Cieszymy się, że to już 5 lat pracy na rzecz edukatora, ale najważniejszą rzeczą jest dla nas to, że możemy wspólnie z nauczycielami z innych szkół świętować nasze nauczycielskie święto. Do życzeń dla nauczycieli polonijnych dołącza się także redakcja magazynu Z Wysp. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawy, nim zboże oddzieli od trawy. Polska szkoła imienia Tomasza Arciszewskiego w londyńskiej dzielnicy Balham należy do najstarszych placówek tego typu w Wielkiej Brytanii. Od lat jej kierownictwo stawia sobie za cel edukację najmłodszych pokoleń Polaków w myśl zasady nauczanie poprzez zabawę. O wspaniałej rodzinnej atmosferze panującej w szkole mógł się niedawno przekonać polski konsul generalny w Londynie. Dzisiejsza sobota była pod znakiem poranek z konsulem. Odwiedził nas pan konsul z rodziną, z żoną i z dziećmi. Pani konsul była ubrana po harcersku, ponieważ na terenie naszej szkoły działa harcerstwo. Przygotowaliśmy dla pana konsula krótki rys historyczny naszej szkoły. Tomasz Arciszewski, który jest patronem naszej szkoły, on założył tą szkołę razem ze swoją żoną Melanią. Mamy 13 klas, od klasy 0 aż do klasy A-level, advanced level. Na konsula i uczniów czekała też niespodzianka w postaci brawurowo wykonanej przez grono pedagogiczne interpretacji wiersza Jana Brzechwy Na straganie. Konsul generalny mógł także podczas specjalnej konferencji prasowej odpowiadać na pytania zadawane przez uczniów. Co pan najbardziej lubi w swojej pracy? Jedną z rzeczy to jest to, że mogę się spotykać z takimi wspaniałymi ludźmi jak wy. Tydzień temu na zadanie domowe każdy z uczniów miał stworzyć po 4 pytania, które będą mogli zadać panu konsulowi. Wcześniej mieli wyszukać, kim jest konsul, czym się zajmuje, jakie jest jego stanowisko. Polskie szkoły dokształcające pełnią bardzo ważną rolę społeczności polskiej. Tak naprawdę gromadzą wokół siebie nierzadko wiele tysięcy ludzi. Poranki są doskonałą okazją, żeby spotkać się z nauczycielami, rodzicami i uczniami i razem porozmawiać o rzeczach ważnych i wspólnie spędzić po prostu bardzo miły czas. Bardzo często organizujemy w naszej polskiej szkole spotkania z osobami, które są ściśle związane z historią Polski. To jest chyba najfajniejsze. Tak jak państwo słyszeli na wystąpieniu, tutaj za tydzień będziemy mieli wnuka generała Sosabowskiego. Staramy się właśnie o to, żeby ze 3-4 osobistości jakieś fajne historyczne przyjeżdżały. I myślę, że to jest najważniejsze w tej naszej pracy.
Zawsze bardzo lubiłam chodzić do tej szkoły. Mama jak mnie budziła, zawsze mówiła, jeśli nie wstaniesz, to nie pójdziesz do polskiej szkoły i od razu, wiesz, wybiegałam z łóżka. Bardzo lubię tą szkołę. Dobrzy nauczyciele, dobra organizacja pracy, zaangażowanie. Dzieci mają tutaj w tej chwili naprawdę dobre warunki, więc to niewątpliwie sprzyja temu, żeby szkoła się rozwijała i żeby uczniowie do niej przychodzili. I jak widzimy, mamy fajnych harcerzy, mamy bardzo dobrych absolwentów. Z kart historii brytyjskiej Polonii. 109 lat temu, 14 października 1913 roku w Kijowie urodził się Józef Garliński, polski pisarz, historyk, kapitan Wojska Polskiego. Jako podporucznik we wrześniu 1939 roku został ranny. Następnie w konspiracji kierował Wydziałem Bezpieczeństwa Komendy Głównej AK. Aresztowany i wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, a następnie do obozu koncentracyjnego Neuengamme. Po wyzwoleniu przez Amerykanów jako ochotnik służył w amerykańskiej 7. Dywizji Pancernej. Po wojnie związał się na stałe z Londynem, gdzie pisał książki Oświęcim walczący, Ostatnia broń Hitlera oraz Enigma, a także artykuły w Wiadomościach, Orle Białym i Dzienniku Polskim. W 1975 roku został prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Zmarł w 2005 roku i został pochowany na cmentarzu Gunsbury w Londynie. W Poznaniu trwa 16. edycja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, a w Londynie, w pięknej sali kościoła Brompton Oratory, utwory polskiego mistrza przed brytyjską publicznością zagrał duet niezwykle utalentowanych polskich muzyków, skrzypaczka Irmina Trynkos oraz pianista Tomasz Lis. Wybieramy z Irminą utwory, które są nam bliskie sercu i które bardzo lubimy grać i które oczywiście są wysokiej jakości dziełami sztuki, arcydziełami. I sonata Mozarta tu jest klejnotem, Ravela sonata arcydzieła, Wieniawski znowu to ukłon w kierunku naszych korzeni, bo ja też jestem z Poznania, Wieniawski również. Sala, w której dzisiaj graliśmy, jest bardzo specjalna. To jest sala intymna i właściwie mieści tylko około 100 osób, więc jest możliwość, żeby spotkać się z publicznością, porozmawiać z nimi i też każdy ma, że tak powiem, dostęp do artysty. Niesamowicie ciekawy dobór utworów. Mozart jak zawsze przepiękny, Ravel ekscytujący i pełen kolorytu. No i oczywiście Wieniawski, wspaniały polski skrzypek. To wszystko w wykonaniu dwojga utalentowanych polskich muzyków, których kunsztowi nie sposób się oprzeć. Zdumiewające jest ciepło, którym oboje emanują. Było to szczególnie odczuwalne w tej sali. Wspaniałe i zarazem skomplikowane połączenie, a samo zakończenie po prostu przepiękne. Utwór Wieniawskiego z opery Faust zapiera dech w piersiach, wyjątkowe wykonanie. Brakuje słów, aby opisać, jak bardzo mi się podobało. Brytyjczycy zostali w zasadzie rozkochani w Polakach, nie tylko przez polskie jedzenie, ale polską kulturę. I przez te ostatnie 15 lat, kiedy przyjechało bardzo dużo Polaków i oni doceniają nasz wkład. Nasz wkład w Wielką Brytanię, nasz wkład w ich kulturę. Dla Irminy Trynkos występ miał szczególny charakter również ze względu na wyjątkowość instrumentu, na którym grała koncert. Grałam na Antonio Stradivariusie z 1728 roku. Jest to niesamowite przeżycie.
Planujemy wiele koncertów, nie tylko tutaj, ale też poza Londynem. Prawdopodobnie też wrócimy do Polski, więc miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie się pojawimy kilkukrotnie. 3, 2, 1! Thank you.